Tak więc już lecimy troszeczkę w kierunku zakończenia tego pierwszego cyklu poradnika z Bluetoothem, żeby Wam pokazać, bo mogę się założyć, że po tym poradniku ktoś by powiedział, no dobra, ale traktujesz to wszystko jako ciągi znaków ASCII, bo tu porównujesz jedynkę, a jak ja bym chciał na przykład wysłać tutaj liczbę 10 albo na przykład liczbę 25, no to zobaczcie, co za problem, to też Wam pokażę. Załóżmy, że z jakichś tajemniczych względów dioda świecąca ma się zapalić tylko wtedy, kiedy tu przyleci liczba na przykład 25, bo chcielibyśmy tą liczbę nawet do czegoś tam użyć. No załóżmy, że liczba 25, to sobie wzorce nasze piszemy. A jak przyleci liczba 182 z terminala i zobaczcie, jakie to jest wygodne, bo z jednej strony pisząc tak programy i tak sobie robiąc komunikację z terminalem, zawsze można po pierwsze albo testować to z terminalem, albo jak ktoś potrafi programować w C-Sharpie na PC-cie, to może sobie pisać na komputerze od razu program, który będzie pięknie wysyłał te nawet moje własne komendy, ale polecam Wam wtedy się zainteresować tymi komendami AT i działać według pewnego standardu, bo Wam się później wyjaśni w głowach, o co chodzi z tymi komendami, jak tylko sięgniecie po GSM-y, po różne inne urządzenia, które w tym standardzie gadają. No ale zobaczcie, jak to sobie robić, no bo teraz nie będziemy przecież tutaj mogli zrobić w apostrofie na przykład czy równa się 25, prawda? No jak? W apostrofie nie można. Mógłbym oczywiście zrobić w cudzysłowie, że chodzi mi o string 25 czy tam 182, no ale na Zeusa, no nie mogłem wtedy porównać w ten sposób. Musiałbym znowu użyć funkcji strcmp, ale przecież jeśli ta liczba byłaby mi do czegoś potrzebna, jako do jakiegoś działania, no to wtedy nie mogę jako strcmp. Jak to zrobić? No słuchajcie, prosta sprawa. Zakładam, że drugi token, który będzie pobrany, ma być liczbą, tak? A więc powołam sobie tutaj zmienną, na przykład uint 8t, no bo przecież każda z tych liczb mieści się w zakresie 0 do 255, uint 8t i na przykład data. I tutaj sobie zrobię równa się co? Jak przekształcić string na liczbę? Otóż słuchajcie, będzie do tego służyła funkcja ASCII to integer, czyli a to, i ja pomijam, że mogą wystąpić jakieś błędy, ktoś może wpisać coś złego, nie liczbę, tylko tekst, wtedy coś się stanie innego, to nieważne. Teraz sobie nie omawiamy, jak się uzbroić na błędy użytkownika, to sobie można później omawiać. Na razie omawiamy sobie sytuację, jak to ma zadziałać prawidłowo. Czyli ATOI i funkcji ATOI, słuchajcie, musimy tylko podać wskaźnik na string, w którym jest liczba. U nas będzie to ten właśnie wskaźnik, czyli WSK. Zobaczcie. Czyli w efekcie końcowym, jak wyłuskam drugi token, tak, tą komendą, czyli ten albo ten, to od razu za pomocą ATOI zamieniam go na liczbę, która będzie tutaj w data. Tak? Zgadza się? No to teraz zobaczcie. To teraz to już w ogóle mam luzik. To teraz zamiast takiego ifa mogę zrobić tak. If, tylko może tą stałą napiszę z drugiej strony. 25. Równa się data. Pabam! Zobaczcie, jakie piękne. Nagle działamy na zwykłych liczbach. To zapal mi diodę. A jeśli będzie teraz, żeby już nie było z else'em, tylko żebyśmy sobie wyłączyli diodę nawet działając na drugim ifie, słuchajcie, żeby pokazać, że to działa inaczej, bo tylko raz sobie zamieniliśmy tą liczbę, czyli jeśli z kolei tu było 182, to masz nam panie program zgasić tą diodę, tak? Zobaczcie, trochę to jakby program bez sensu, zwiększy się niepotrzebnie zajętość pamięci flash. Zobaczcie, jak nam w Atmedze 8 zmniejszają się zasoby, pięknie nam gadżet to pokazuje. Czyli teraz mamy tak, jeszcze raz podsumujmy. Zdarzenie, nasz klocek Lego, działający cały czas w pętli głównej, wyśle nam jeden z takich stringów, albo taki, więc sobie wyobraźcie, jakie macie możliwości. Możecie sobie potem zbudować jeszcze CMD, na przykład LCD i jak po przecinku wysłać tekst, który chcemy wyświetlić na wyświetlaczu LCD. Boże, jakie fajne! Czyli będzie można z terminala sobie wpisać tak, na przykład CMD, podkreślenie LCD, przecinek, ala makota, enter i wtedy, proszę bardzo, pierwszy string to sprawdzacie, czy to jest komenda do załączenia diody LED, a drugi do wyświetlania czegoś na LCD, a jeszcze można przesłać jakieś dane do wyświetlenia. Piknę? Mam nadzieję, że piknę. To tylko Wam pokazuję, żeby Wam teraz granaty pomysłów w głowach. Ja wiem, że my tu mieliśmy gadać o Wi-Fi, ale wiecie, do wszystkiego, ja mam takie podejście, do wszystkiego musimy podchodzić małymi kroczkami. Co z tego, żebym od razu zaczął mówić od pewnego momentu dużo dalej niż teraz jestem przy tym Wi-Fi? Zrozumiałoby to tyle osób.
A mnie zależy na tym, żeby zrozumiało to tyle osób i o tym się w kamerze łapy zmieszczą, o tyle osób, albo nie, która ręka dalej, ta, jeszcze więcej, tyle osób, żeby zrozumiało, słuchajcie, tak? I początkujący, ci najbardziej początkujący, tak zwani bluebookowcy, tak? Którzy się powoli zmieniają kolory z bluebooka na greenbooka, żeby też to zrozumieli. A więc podsumowując, ten event, który sobie lata w pętli głównej, wyświetli nam, wywoła nam naszą funkcję, przekaże nam pięknie string, który nadleciał. Jeden z tych komend, to oczywiście tych komend, o, żeby tak wam pokazać, mogłoby być na przykład CMD. Oczywiście, czy to musi być CMD, podkreślenie LCD? A nie, a mogłoby być w ogóle LCD, przecinek i na przykład Ala ma kota. Zobaczcie, tak? I to sobie bym potem jakoś analizował. Ale ja wam, was namawiam poczytać Greenbooka, bo ja bym wolał sobie od razu was przekonywać, żeby robić AT plus LCD równa się Ala ma kota. I takimi poleceniami AT się posługiwać, ale tak jak mówię, to macie w Greenbooku. Teraz wam jadę na prostszym, tutaj takim, na niższym oktanie przekazuję wiedzę, żebyście to mogli zrozumieć. Na razie zajmujemy tymi dwoma funkcjami. Czyli wskakuje nam to za pomocą funkcji strtok. Wyjmujemy pierwszy token, czyli sprawdzamy, czy to jest komenda AT LED, czy może AT plus LCD, czy może cokolwiek innego, tak? Chociaż tutaj, to, tutaj separatorem byłby znak równa się, prawda? Chociaż tam jeszcze wchodzą inne separatory w tym standard, ale to nieistotne. I teraz, jeśli mamy akurat polecenie CMD LED, no to możemy wyłuskać następny token z tego stringa, oczywiście sprawdzając do przecinka, bo jak widzicie, mogłoby być tych tokenów jeszcze więcej, liczb jeszcze więcej. Po kolei moglibyśmy jeszcze kolejny raz wywołać kolejny raz. To jeszcze sobie pobawimy się, a już później przy zestawach ATB obiecuję wam, że będziemy tu ciekawsze rzeczy robić, bo teraz no tutaj nie mam LCD-ka, tylko jedną diodę, to nie mam wam jak tego zaprezentować fajnie. Tylko pamiętamy, że wtedy wpisujemy nul. Pamiętajcie o tym, bo jak znam życie, to zapomnicie o tym nulu za drugim razem, za drugim wywołaniem, tutaj był buf, a tutaj już mamy nul i w kolejnym wywołaniu też byłby nul, tak? Bo jak o tym zapomnicie, to wam nie będzie to działać, później będziecie się dziwili dlaczego, a będziecie pisali mi, że robicie dokładnie tak samo jak w poradniku. A tylko potem się okaże, zapomniałem na przykład tu nul wpisać, tylko znowu buf wpisywałem. Potem sobie powołujemy zmienną uint8tdata, ponieważ chcemy, wiemy, że drugi token ma być liczbą, więc zamieniamy go sobie za pomocą funkcji atoi, ten wskaźnik, który nam wyłuskał drugi token, czyli oto ten token albo ten token, tak? To zamieniliśmy go sobie na liczbę, która ma być w zmiennej data. I tu sobie porównujemy, czy data ma być, zmienna data równa 25 czy 182, ba, nawet bym powiedział jeszcze lepiej, a zróbmy sobie, że w drugim przypadku ma być minus, no 182 to by było za dużo, zróbmy sobie minus 86, tak, no bo jak mówimy o zmiennej ze znakiem 8-bitowej, to liczby mogą być od minus 127 do plus 128, prawda, więc sobie zróbmy tak, że włączyć diodę ma liczba 25, a wyłączyć diodę ma liczba minus 86. Aby to zadziałało, to o czym musimy pamiętać, że tu musi być, uwaga, hola hola, zmienna int8t, nie uint8t, a int8t, ponieważ chcemy sprawdzać ze znakiem. Czyli w drugim przypadku sprawdziłem minus ile? Mówiłem minus 86. A taki sobie wymyślam przykład w głowie. Zobaczcie, na bieżąco sobie wymyślam takie przykłady, żeby przy okazji testować. A więc kompiluję, ale zanim wgram, słuchajcie, to spójrzcie na jedną rzecz. Pamiętacie, a tylko zobaczcie, tu jakiś mamy błędziorek. Ale jaki? A, funkcja atoi nam się nie za tego, to oznacza, że znowu brak nam jakiegoś pliku nagłówkowego. Hash include. I teraz nie pamiętam, zanim zajrzę tam, no to może tu wpiszę stdint, tak z głowy.h. Czy to było to? I czy tutaj widzicie w Eclipsiku, to jest piękne w Eclipsie. W Atmel Studio tak nie macie. Mamy tu ptaszka, nawet nie wiem dalej w programie, wiem, że tam jest ten błąd. Klikam kompilację i patrzę, czy mi zniknie błąd. No, złą bibliotekę zaimportowałem, a więc lepiej chyba sięgnąć sobie do AVR libc, wyszukać funkcję atoi, żeby sprawdzić, w jakim ona jest, słuchajcie, next, no, atoi, i ona będzie w funkcji, trzeba zainkludować stdlib. Widzicie, jak wyszukałem dzięki AVR libc, czyli nie stdint, tylko std
stdlib.h. Teraz jak skompiluję, bez przewijania tutaj patrzę na tego ptaka, czy mi zniknie eklipsowego. Tada, widzicie, poszło. Fajny jest eklipsik, fajny. Teraz się skompilowało. Ale mówię, zanim wgram to do procka, to uwaga, przecież my w pętli głównej pamiętacie o tym, że oprócz tego, że cały czas działa sobie nam to zdarzenie, które pilnuje, czy coś nadleciało, to przecież cały czas możemy równie dobrze na ten terminal nasz coś wysłać. Tylko musimy nasz klawisz tajny w postaci drutu zewrzeć na chwilę do masy. Sprawdźmy, czy to w międzyczasie działa, bo tak żeśmy jakoś zapomnieli o tym, widzicie? W międzyczasie to też działa, prawda? Cały czas i klawisz, czyli mamy teraz w jedną stronę i odbieranie, i wysyłanie, ale jak pięknie, bez żadnego delaya, nie blokująco. O, mnie mniośnie. Voilà, le prejement. O kurde, po francusku coś zaczynam gadać, oczywiście głupoty bredzę, jak dziecko, ale no tak się cieszę, słuchajcie, że mogę wam to pokazać, jak to śmiga i hula fajnie i że wy też to zrozumiecie. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i że będziecie zachwyceni właśnie taką przyjemną obsługą i zrozumiecie, dlaczego podzieliłem to na Greenbooka dopiero taką obsługę, bo chciałem, żebyście doszli do tego po drodze, poznając callbacki, poznając zdarzenia, bo to wam się przyda później również do pisania własnych programów tutaj w MindC, prawda? Ale to tak nawiasem mówiąc. No dobra, teraz wgrywam do programu te nasze rzeczy i teraz oprócz tego, że klawisz sobie działa, to możemy wpisać co? CMD LED przecinek 25, żeby diodę świecącą białą nam tutaj będącą zaświecić lub zgasić wpisując CMD LED przecinek minus 86. Słowo się rzekło, kobyłka u płota, zadziałajmy. Uwaga, CMD podkreślenie LED przecinek, mamy ją zaświecić, czyli 25 i uwaga, klawisz Enter, patrzymy się na białą diodę. Enter. Trach, dioda świeci. No więc słuchajcie, pięknie. Mówiliśmy przedtem, zresetuję terminal, żeby to było wszystko bardziej przejrzyste, że jak wpiszemy cokolwiek innego, to się nam nie zaświeci. Spróbujmy. CMD, podkreślenie LED, przecinek na przykład, nie wiem, 33, nie ma tego w komendach. Uwaga, Enter. Dioda nie zgasła, pewnie by się nawet nie zapaliła. W związku z tym, tu jeszcze raz zresetuję terminal, napiszę sobie CMD podkreślenie LED przecinek minus 86. Zamienimy to sobie tam na liczbę tutaj i ten i powinien zadziałać nam co teraz? Ten if nam powinien zadziałać teraz, tak? Zgadza się? Czeka to tylko na Enter. Uwaga, Enter, klik, ta-da, dioda zgasła, dioda zgasła. Zobaczcie, moi mili, ile żeśmy rzeczy dzisiaj sobie przetestowali, sporo, bawiąc się tylko klocuszkami Lego. Bawiąc się tylko klocuszkami Lego, zapraszam Was, żebyście sobie to potestowali. Potestujcie sobie bibliotekę z Greenbooka. Pamiętajcie o tym, co mówiłem na początku poradnika, żeby wprowadzić tam tę poprawkę ze strony atnel.pl. I uwaga! Pamiętajcie o tym echo, które tutaj wprowadziłem jeszcze raz, nie, może nie przypomnę, przewincie sobie w poradniku, to echo wyświetla sam puty, tylko trzeba je odpowiednio włączyć i w tym poradniku pokazuję gdzie. Jeśli chcecie wiedzieć dokładnie gdzie i sobie porobić notatki z poradnika, pamiętajcie z kolei, żeby użyć programu Atnel Video Guides, w którym to programie możecie sobie takie porobić zakładki i tam gdzieś jak się włącza echo w programie puty lokalne, kiedy o tym Kardaś mówi, do czego to jest i tak dalej, polecam wam to wszystko. Słuchajcie, na dzisiaj to jakby koniec. Omówiłem wprawdzie tylko komunikację za pomocą Bluetootha, a jeszcze nie dotknęliśmy Wi-Fi-ka. A czy to się teraz mocno zmieni? Ktoś powie, o Boże, to po co ja straciłem tyle czasu z Kardasiem, jak on mi tu omawiał tylko Bluetootha, którego ja nawet nie mam. Mnie interesuje tylko Wi-Fi. Zapewniam cię, że jeśli chodzi o Wi-Fi, daję sobie głowę obciąć, pamiętaj teraz, co teraz mówił na koniec tego poradnika, że jeśli chodzi o Wi-Fi, to się nic nie zmieni. Wiecie co? Jak odkurzaczem RS-232 będziemy zamiatali, jak ja to mówię, internet wciągali nosem, słuchajcie. Naprawdę. Nic się nie zmieni, poza tym, że będziemy musieli na zewnątrz w komputerze coś zrobić, bo jeśli chodzi o wymianę danych pomiędzy samymi modułami, na przykład Wi-Fi dwoma, pomiędzy jednym prockiem a drugim, to już się w ogóle nic nie zmieni. Moduł Wi-Fi daje nam przepiękną możliwość gadania po RS-ie, nawet z internetem. Nawet stronę własną www postawicie na procku AVR przez RS-232. Czy to wszystko? Będziecie chcieli odczytać dane z jakiejś tam strony www? Zrobicie to przez RS-232, rozumiecie?
Takie piękne rzeczy będą i to w dalszych poradnikach, na które Was już teraz zapraszam. Widzicie, że to troszkę potrwa, jeśli chodzi o mnie. Troszkę się rozgaduję, ktoś powie, ale myślę, że warto. Warto poświęcić te godziny ze mną, bo to coś daje, to coś daje. Mówię oczywiście do tych, którzy lubią moje poradniki, zdają sobie sprawę, że są ludzie, do których nie trafiam, no to ich przepraszam i przecież nie muszą oglądać tych poradników. Naprawdę możecie trafić gdzie indziej do internetu. Mnóstwo ludzi robi poradniki, inni ludzie też piszą fajne książki na temat programowania w języku C, też można sobie je zakupić i poczytać. Całe szczęście, że w tych czasach mamy i internet, i książki, i że piszą to różne osoby, tworzą takie poradniki, dzięki czemu każdy do różnych grup osób trafi i każdy z kolei z drugiej strony będąc, każdy wybierze sobie źródło, któremu lepiej pasuje. Dobrze, to już koniec na dzisiaj, słuchajcie. W następnym odcinku zobaczycie, jak wyjmiemy sobie moduł Bluetooth, a włożymy sobie w to miejsce moduł Wi-Fi. Bez żadnych zmian sprzętowych, a okaże się, że będziemy działać. Słuchajcie, już mnie zatyka powoli. Głos mi się łamie. Zobaczcie, dzisiaj żeśmy kilobajt w Eclipse Gadżecie widać programu napisali. Mam nadzieję, że miło Wam się spędziło ze mną też. A ja już nie wiem, czy to wyszła godzina łącznie z, jak powiedziałem, start poradników, bo tam przecież na początku ględziłem o przygotowaniu płytki, ale myślę, że to też ważne informacje i że docenicie to, że od razu nie złapałem się za zestaw ATB, tylko postanowiłem przygotować najpierw na stykówce. Rozumiejąc to, że nie każdy ma pieniążki od razu na zestaw ATB i że chciałby pierwszy raz poczuć, posmakować Wi-Fi nawet na stykówce i pokazać, że da radę. Co więcej, żeby pokazać Wam, jak to zasilać, właśnie między innymi użyć przetworniczki ATB PWR3 i porządnego zasilacza stabilizowanego 12V, a nie jakiejś tam kociej ładowareczki od telefonu komórkowego ze słabą wydajnością prądową, bo jak będzie Wasza ładowarka jakaś, którą chcecie użyć, znowu, żeby mieć coś taniej, tak, użyjecie, która ma wydajność prądową, słuchajcie, 200 mA, no to jak myślicie sobie, jak później ma Wam Wi-Fi zadziałać? Będzie Wam to wszystko się resetowało, krzaczyło i co później niektórzy z Was powiedzą? A nie, te Wi-Fi jest do niczego, bo ono się ciągle resetuje. Tak, tak, ono się ciągle resetuje. Jak się nie wie, jak tego używać, ale jak się wie, jak to używać, to będzie działało ładnie. I podobnie na końcu wspomnę z programatorem, o czym się powtarzam, z czym się powtarzam naprawdę już setki tysięcy razy. Polecam Wam programator ATB USB RS23, przepraszam, ATB USB ASP. Polecam Wam wybitnie, dlatego że słuchajcie, no wejdźcie sobie chociażby na forum. Trochę ludzi po namowach na niektórych innych forach kupiło sobie zaraz programator AVR Dragon, nie wiem, jakieś tam inne MK2 ISP. Oczywiście nie mówię, że one są złe. AVR Dragon super programator, tylko że kosztuje naprawdę mnóstwo pieniędzy. A jak wydacie te mnóstwo pieniędzy, a potem się okaże, że będziecie mieli kłopoty, żeby to skonfigurować z Eclipse'em czy z czymś, zaczną się kłopoty, no bo gdzie, do kogo się potem zwrócić o pomoc i tak dalej, jak jesteście początkującymi, więc lepiej wydać na początku mniej tych pieniążków, zakupić porządny, albo sobie nawet zrobić porządny programator USB ASP, który wcale nie jest przeżytkiem, tak jak Wam wmawiają na niektórych forach i niektórych blogach usilnie, bo gadają bzdury. Naprawdę jest to porządny programator, który, jeśli chodzi o szybkość programowania, dorównuje nawet programatorowi AVR Dragon od Atmela. JTAG Ice potrafi nieco szybciej zaprogramować niż USB ASP, przyznaję, ale w większości tego typu protków, jak później widzę, że niektórzy z Was kupią nawet ten chiński programator najtańszy za te 15 zł, nie mając MKVR kalkulatora, jak się później borykają z AVR Dude z konsoli albo z różnymi programami jak Pony Prog, jak blokują sobie procesory, no to później w kółko mają problem i wiecie, ręce opadają. Proszę Was i zaklinam, jeśli sobie nie zrobiliście sami programatora,
Jeśli nie kupiliście go w Atnelu, to miejcie na tyle jakiejś wewnętrznej uczciwości, że nie piszcie do mnie, proszę, maili z prośbą o pomoc, tylko zwróćcie się z prośbą o pomoc do waszego sprzedawcy, do waszego producenta. Naprawdę, naprawdę, no troszkę trzeba mieć wewnętrznej uczciwości na to, dobra? Ok? Mogę na to liczyć? W takim razie pozdrawiam wszystkich, szczególnie forumowiczów atnel.pl, tam was wszystkich zapraszam, a również na zakupy do naszego sklepu atnel.pl. Pamiętajcie również, że jeśli podobał wam się ten poradnik, to bardzo proszę o łapki w górę na YouTube i o informację na YouTubie, czy okazało się to dla was przydatne i zrozumiałe. Miło by było, gdybym na YouTube dostał informację od was bezpośrednio w komentarzu krótkim. Pomogło mi, ale zabrakło mi tego. Ja czekam na dalsze poradniki. Dajcie mi znać na YouTubie, żebym ja chciałbym zobaczyć, ilu początkujących się interesuje tym, tą drogą RS232, tą drogą Wi-Fi, czy raczej na to czekają tylko ci ciut bardziej zaawansowani. Być może w późniejszych poradnikach na przykład troszkę się odłączę od tych początkujących i będę mówił to tylko dla bardziej zaawansowanych, bo a jeśli początkujących będzie was sporo, czyli jeśli dacie mi znać na YouTube, jestem początkujący i czekam, żebyś opowiadał te poradniki dalej tak jak dla początkującego i tych głosów zobaczę odpowiednią ilość, to mam nadzieję, że ci zaawansowani, którzy mnie znają, nie będą mieli nic przeciwko temu, że będę co jakiś czas pewne rzeczy przypominał, do pewnych rzeczy czasami wracał, tak żeby każdy początkujący mógł wystartować. Dobra. Jak to zwykle ja mówię, nie ględzę już, naprawdę rozłączam się i uciekam. Pa, pa! Witam was cieplutko. Chciałbym się dzisiaj do was zwrócić z takim krótkim apelem. Otóż jak wiecie, w dzisiejszych czasach, szczególnie w dobie internetu, dosyć łatwo jest wymyślić coś nowego, stworzyć coś nowego, o wiele trudniej jest to sprzedać. Dlatego kluczem do dobrej sprzedaży i sukcesu jest dobra reklama. Ale jak wiecie, dobra reklama bywa bardzo droga. Dlatego ja szczerze i od serca postanowiłem dzielić się z wami swoją skromną wiedzą w zakresie produktów, które dla was przygotowuję, a także produktów, które staram się odpowiedzialnie dla was wyselekcjonować z rynku, aby na ich podstawie postarać się jeszcze lepiej nauczyć was programować w języku C, zajmować się elektroniką i tak dalej. Moja działalność, sprzedaż i zarobek z tego tytułu to jedno. Tutaj muszę sobie radzić przecież tak jak każdy z was. Jednak przygotowanie poradników wideo w takiej skali, jak ja staram się to obecnie robić, mówię tu o ilości tych poradników, to dla mnie jest naprawdę ogromne wyzwanie. Z jednej strony lubię się dzielić pasją i zarażać was bakcylem programowania i elektroniki. Niestety pochłania to mnóstwo czasu. Czasu, który muszę dzielić pomiędzy swoją działalność, aby zarobić na ten przysłowiowy kawałek chleba, a czasem, który poświęcam na przygotowanie poradników. Czasem, którym staram się dzielić z podobnymi do mnie pasjonatami i hobbystami. Dlatego staram się z jednej strony w moich poradnikach także zareklamować wam produkty, które przygotowuję, produkty, które omawiam, selekcjonuję dla was, ale także książki, które piszę, czy też w końcu poradniki, w których omawiam to wszystko. Z drugiej zaś strony proszę was w zamian o małe wsparcie. Wsparcie polegające na tym, że zakupy modułów elektronicznych, czy też tych, które omawiam dla was w poradnikach, abyście dokonywali właśnie w naszym sklepie internetowym www.sklep.atnel.pl. Reasumując,
wspierając nasze poradniki, ich rozwój poprzez zakup produktów, które są w nich omawiane u nas, otrzymujesz po pierwsze gwarancję u polskiego zaufanego sprzedawcy. Po drugie, pełne wsparcie techniczne i to za pomocą wielu kanałów, takich jak telefon, jak e-mail, ale także poprzez Skype, czy również poprzez forum, które dla Was stworzyłem. Dodatkowo, po trzecie, otrzymujesz nie jeden, nie kilka, a całe serię poradników wideo, ale również poradników pisanych, które możesz znaleźć także na moim blogu. W końcu po czwarte, wspierasz także polską firmę, która nie bez kozery otrzymała certyfikat rzetelna firma. Pamiętaj, produkt kupujesz najczęściej tylko raz, a poradników otrzymujesz wiele. To właśnie dzięki Tobie, tak, dzięki Tobie, poradniki będą dalej darmowe. Tak na koniec, jeśli zechcesz kupić więcej produktów niż jedną sztukę w ramach wsparcia, potrzebujesz stworzyć ciekawy projekt, zakupić więcej modułów jednorazowo, nie wahaj się zadzwonić do nas, do naszego sklepu, skontaktować się z nami bezpośrednio i wynegocjować dużo lepsze ceny. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do naszego sklepu. Pozdrawiam.